Panie i panowie, kolejny pojedynek zakontaktowany jest również w kategorii lekkiej, a zmierzą się w nim zawodnik kontendera Kamienna Góra, Piotr Wojtaczka! Jego przeciwnikiem będzie zawodnik klubu Spartaku z Rzeszów, Paweł Kolano. Panie i panowie, walka jest zakontraktowana na 3x5 minut w kategorii lekkiej, a sponsorem pojedynku są firmy Eurobud oraz Auto Nata. W narożniku niebieskim debiutujący na zawodowym ringu 23-latek, mierzący 170 cm i ważący 70 kg, reprezentant kontendera Kamienna Góra, Piotr Wojtaczka! Oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym, wychowanek klubu Spartaku z Rzeszów, 21-letni zawodnik mierzący 178 cm i ważący 70 kg, z zawodowym rekordem 0 zwycięstw i 1 porażka, Paweł Kolano! Walkę poprowadzi sędzia Łukasz Bosacki. Przechodzimy dalej, tym razem waga lekka. Walka pomiędzy dwoma zawodnikami bez zawodowego zwycięstwa w narożniku niebieskim z niebieskimi taśmami, Piotr Wojtaczka, 23 lata, reprezentant kontendera Kamienna Góra, w narożniku czerwonym Paweł Kolano, 21 lat, Spartaku z Rzeszów, ma doświadczenie Runda zawodowe, pierwsza. Ale w 2012 roku przegrał w Kazimierze Wielkiej z Oliwierem Bułą. Oczywiście, jak to bywa,
wypadku zawodników. Obydwaj mają sporo doświadczenia, głównie na amatorskiej lidze MMA. Trochę niekonwencjonalnych ataków widzieliśmy ze strony Pawła Kolano. Tak, no takie troszkę, można powiedzieć, inne ataki, jeżeli widzimy od standardowych, ale jak widać, no niektóre ciosy tutaj bardzo fajnie dochodzą do głowy przeciwnika. Także jeśli coś jest niekonwencjonalne, ale skuteczne, dlaczego tego nie robić? No to zwłaszcza może zaskoczyć na takim poziomie, gdzie ci zawodnicy bez jakiegoś pokaźnego doświadczenia nie wiedzą, jak sobie radzić z takimi niekonwencjonalnymi walczącymi rywalami. Walka przyniosła się troszkę przy klatce. I teraz cios poniżej pasa ze strony Pawła Kolano. Zostanie upomniany przez sędziego ringowego. Wszystko ok, zawodnicy doszli już do siebie. Właściwie zawodnik doszedł już do siebie. I sędzia Łukasz Bosacki puszcza walkę dalej. Teraz spycha swego rywala, teraz poszedł na deski. Potężny ground and pound. I sędzia Łukasz Bosacki przerywa pojedynek. Tak jest, zwycięska szarża Pawła Kolano. Zepnął rywala pod siatkę. I po prostu zasypał go ciosami w parterze. Szybkie zwycięstwo. Pierwsze zwycięstwo w karierze zawodowej Pawła Kolano. Zawodnik z czerwonego narożnika to, co jest ważne, właściwie zrobił, czyli w momencie, kiedy doszedł już pierwszy celny cios i widział, że przeciwnik jest zamrożony, kontynuował swoją szarżę, no i teraz właśnie widać efekty tego. Tak, Paweł Kolano wykazał się sporą agresywnością, co się w MMA też jest ważne. Stara Maksyma mówi, że to sędzia dopiero musi odciągać zawodnika, żeby nie było nigdy nieporozumień. Lekarze badają jeszcze stan Piotra Wojtaczki. Ale widać, że tam już zawodnik z Kamiennej Góry reaguje, więc wszystko powinno być dobrze. Tak jak mówiliśmy już wcześniej, no, ciekawie zestawiony fight card. Mieliśmy jedno poddanie, dwie walki skończyły się przed decyzją sędziów. Teraz mamy pierwszy knockout. Mieliśmy jeszcze dwa poddania na części amatorskiej. Tak, oczywiście, że były. Widać, że z zawodnikiem jest wszystko ok. Także wydaje mi się, że o własnych siłach opuścił oktagon. Panie i panowie, już w pierwszej rundzie przez nokaut techniczny ten pojedynek wygrywa Paweł Kolano! Zapraszam do nas przedstawicieli firm Eurobut oraz Automata i poprosimy o wręczenie upominkowych pucharów obu zawodnikom.